Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem weź głęboki oddech i zluzuj pasek w spodniach. Siemanko, drugi odcinek Zabaw Biegowych, a z nami jest jak zwykle Kamil Leśniak, Ultras. Mateusz Goleniewski, po prostu. I Szymon Bytniewski, nie wiem, człowiek z wąsem, tak jak mnie ludzie... Zalamasy. Nie, pan z wąsem, tak jak ludzie w komentarzach mnie określali. Jak tam twoja droga powiatowa? Elegancko, bez zmian. U ciebie? Jest okej. Jedźmy z tym tematem. Dobra, jedziemy z tym tematem. Na początku chcielibyśmy wam serdecznie podziękować za bardzo pozytywny odbiór naszego pierwszego programu. Nie spodziewaliśmy się, że z tak dużym odzewem spotka się nasze nagranie, które było, no powiedzmy, było dużo niedociągnięć, ale nasza ekipa monterska stanęła na wysokości zadania i zrobili z niczego coś. Także bardzo serdecznie, przede wszystkim z Kamila. Przede wszystkim z Kamila, także bardzo serdecznie dziękujemy. No ale powiedziałeś o tym, ile Mateusz kupił wyświetleń? Mateusz kupił 1400 wyświetleń na YouTubie, co nam daje 100 realnych wyświetleń, bo mamy teraz około 1500 wyświetleń, bo codziennie wchodzimy i sprawdzamy. Dokładnie, koledzy nawijają cały czas. A ile mamy subskrypcji, Kamil? Nie wiem, ile subskrypcji, ale mamy 116 lajków i... Dwa w dół. Trzy już w dół. Trzy. Ale każdy... Ale raz, dwa, trzy, czy... Dziadek na pewno dał jednego. Od każdego taty. Mój dziadek dał jednego. Szymona rozwiązała się temat Wigilii, bo był temat, że jedna osoba za duża, a dziadek powiedział, że z Szymonem przy jednym stole nie usiądzie. Ja dziękuję, bo kupiłem sobie nowy tablet. Bo... Tak, za 160 subskrypcji. Tak, ostatnio był za mały do scrollowania, a teraz będę... Widział w Candy Crush cały. Tak, w co trafię. Dobra, jedziemy. Jedźmy. Szybkie newsy. Pytaliście się, gdzie są biegacze górscy w Kenii? A gdzie, raczej, gdzie są Kenijczycy? W biegach górskich? Okazuje się, że w Kenii. WMRA podało, że odbyły się właśnie pierwsze mistrzostwa w biegach górskich. A powiedz, to znaczy skrót WMRA? Jakby, WMRA? To jest po angielsku, ale tutaj dokleimy taki napis. Dobrze, mamy dobrą ekipę monterską. Pojawi się wytłumaczenie WMRA. A ty jakbyś rozkminął skrót WMRA? World... Mountain Running Association. Tak, masz rację. Ale ja nie biegam ultra, więc mam prawo nie wiedzieć, Kamil biega ultra, więc no ale to chodzi o biegach górskich, a nie o biegi ultra, więc też masz prawo robić błędy. Kto nie próbuje, to nie popełnia błędów. To miałby szybki news tylko, więc odbyły się mistrzostwa w Kenii. Mam nadzieję, że niedługo pojawią się Kenijczycy na większych imprezach niż tylko u siebie w kraju. W biegach górskich drugim newsem jest szybkie 24 godziny Kiliana. Jak się okazuje, w Norwegii nie tylko dzień jest krótki, ale też doba. I Kilian skończył rywalizację na 134 km 800 metrach. A miał pobiec 303 i 508. Tak. Zgodnie z tym, cośmy ustalili finalnie. Czy miał, no to była próba pobicia, próba swojego celu pokonania siebie i przy okazji rekordu. Ja życzyłem mu bardzo, bardzo pozytywnego wyniku i liczyłem, że pobije ten rekord, bo no, początek był naprawdę mocny. Jakby nie patrzeć, prędkość po 10 km 4,16, potem gdzieś utrzymywał tą prędkość, no 134 km w 10 godzin, no to jest, no daje radę. A pisał, co mu się stało? Tak, chodziło o sytuację taką, że miał ostry ból w klatce piersiowej, i zawroty głowy. No i nagle gdzieś padł na tartan. Była potrzebna pomoc lekarska i przez to też zakończył. No myślę, że jak to Kilian raczej by jakby miał lekki kryzys, no to myślę, żeby to dalej walczył, ale to była po prostu trudna sytuacja. A oglądałeś część z tego? Ty oglądałeś, Mateusz, w ogóle część z tego? Bo to 24 godziny to niełatwo się ogląda. Chociaż ty byłeś w Pabianicach i mówiłeś, że bawiłeś się... Wybornie. Piknikowo. No tutaj było tyle trudniej, że była trasa 400-metrowa. Ja nie oglądałem, ale wiem, że Dominik Grządziel oglądał. Tak. To... Całość? No, mam nadzieję. No, tak pisał taki, w mediach. Takim fanem był. Pozdrawiamy Dominika. Okej. Okay. Teraz przechodzimy do moich szybkich newsów. Ja będę nudny. Znowu Japonia. Tym razem mistrzostwa Japonii na 10 tysięcy metrów. 18 zawodników poniżej 20...
poniżej. Wiesz, że nam mogą teraz ściągnąć za to, że jesteś tak, się zachowujesz brzydko w stosunku do innych. Ja nie chciałem nawiązać do klimatu. Nie było widać? No, bez kitu. Dobra, jedź. 18 zawodników poniżej 28 minut. Zwycięzca, rekord kraju 27-18, Akira Aizawa. Bardzo dobre warunki. Nie ukończył biegu. Nie wiem, czy się teraz nie pomylę, ale wydaje mi się, że ukończył bieg, sorry. Suguru Osako był dopiero szósty, 27-36 zrobił życiówkę i trzech pierwszych zawodników pobiegło szybciej niż rekord Japonii dotychczas wynosił. Natomiast drugi szybki news to jest szybkie bieganie na 5000 metrów, tym razem w USA. Luis Grijalva, człowiek z Nowej Zelandii, nie z Nowej Zelandii, z Gwatemali. Z Nowej Zelandii mi się pomyliło, bo on pochodzi z NAU, czyli Northern Arizona University, od mojego takiego mentora w pewnym sensie, oprócz dziadka, trenerskiego Mike'a Smitha, który bardzo mocno wchodzi w sferę mentalną zawodników, nie tylko treningową, ale również mentalną. Wie o nich wszystko, wie co jedzą, wie jak trenują, jak się czują, robi z nimi obszerny wywiad. I od niego zawodnik uniwersytecki, którego nazwisko jest unattached, czyli po prostu nie jest przedstawicielem żadnego klubu. Biega chłopak 13-16-75. Drugi Cooper Tier, zresztą nasz kolega youtuber, ma bardzo pooglądany, jak powiedzieć, popularny w Stanach. Polajkowany, posubskrybowany kanał w Stanach. Jest twoim kumplem, serio? Nie, no w sensie naszym, no wiesz, że też youtuber. Będzie z nami na kongresie youtuberów? Może będzie właśnie. A gdzie jest kongres youtuberów? W targach, nie wiem gdzie. Wiesz, gdzie jest kongres? Zlot? W Kalifornii? Nie, tam jest zlot porno. Dobra, Cooper Tier, 13-17-13. I dopiero trzeci Drew Hunter, przedstawiciel faworyzowanego Tinman Elite i Adidasa, 13-17. W drugiej serii biegał Matt Centrowicz, złoty medalista olimpijski na 1500 metrów z biegu, powiedzmy sobie, bardzo wolnego. Spacerowego. Natomiast według mnie to, czy ktoś pobiegł z biegu wolnego złoty medal, czy ktoś pobiegł z biegu szybkiego złoty medal, to nie ma jakby większego znaczenia, jest złotym medalistą. Natomiast również musiał się trochę zmęczyć. Ostatnie kółko 55,3 sekundy, 13,32. W drugiej serii biegał również przedstawiciel NAU, tak zwany freshman, czyli pierwszoroczniak, Nico Young, 18 lat, 14-28 dotychczas wynosiła jego życiówka na 5000 metrów. Od tamtych zawodów wynosi 13-44-50. Mateusz, chciałbyś biegać jako 18-latek 13-44? Gdybym chciał, to bym biegał. Okej, okay, a ty, Kamil? Nie chciałbym. Dobra. Bez sensu. Dobra. Dobra, wróćmy na domowe podwórko. Było o Stanach, było o świecie. Teraz czas na Polskę. Złote Kolce, Polski Związek Lekkiej Atletyki i kolejna odsłona tego plebiscytu, tego konkursu. Chyba nie było większego zaskoczenia najlepszym lekkoatletą Wojtek Nowicki, najlepszą lekkoatletką Justyna Święty-Rzetycz. Ale chyba nie o tym dzisiaj, bo jako, że mamy wśród naszego grona ultrasa, to chciałbym wspomnieć, że wyjątkowo, było chyba pierwszy raz w historii. Chyba tak, no i to możliwe, że jest zaskoczenie. Szóste, siódme miejsce należą do Małgorzaty Pazdy-Pozorskiej, Dominiki Stelmach, o której... O Małgorzacie mówiliśmy w zeszłym odcinku, o Dominice nie mówiliśmy w zeszłym odcinku, ale teraz, nie mówiliśmy, teraz powiemy. Ale powiemy. I ku naszemu zaskoczeniu zajęła ona odpowiednio szóste i siódme miejsce, wyprzedzając m.in. Ewę Swoboda, Karolinę Kołeczek i Kamilę Ćwinko, więc dla mnie duże zaskoczenie. No nie, no, dwa rekordy Europy pobite, więc chyba jest powód do dumy, jakby nie patrzeć w biegu 24-godzinnym i na 100 km, którego byłeś świadkiem. Osobiście. Ja też byłem, nawet w trakcie, byłem podczas próby tej, znaczy udanej próby pobicia rekordu Polski, także Europy na 100 km Dominiki, więc jest powód do dumy. Ja gratuluję osobiście, bo fajnie, że ultrasi też są wyróżnieni w takim wydarzeniu. A ja się nie zgodzę, bo to są złote kolce, a ultrasi nie biegają w kolcach. No, tak? A Wojtek Nowicki startuje w kolcach? No nie, bo na betonie, ale jakby miał tartanowe koło, to by kręcił w kolcach. No to faktycznie przekonałeś mnie teraz. No tak. A dobra, a druga rzecz. Ja jeszcze, no to właśnie, może dobra, kończąc. Mów. Chciałem tylko powiedzieć, że jest bardzo mały odsetek biegaczy, bo w sumie jesteśmy głównie kanałem biegowym, a wśród kobiet no to tylko nasze ultraski. Wśród mężczyzn Marcin Lewandowski miejsce piąte, nie, no, i Karol Zalewski. Na Świętej Sofia Enaui, pierwsze, drugie. Przepraszam. No i kolego. A za co Sofia Enaui?
No, za bieganie na 1500. No. I za rekord Polski na 1000? Za urodę. A faktycznie. Czy z tą urodą to wiadomo? W tym sezonie rekord Polski na 1000 metrów na Diamond League? Tak było. Zwracam honor, tak. To kończąc tylko, wśród mężczyzn Marcin Lewandowski, Karol Zalewski. No i brakuje tutaj chyba Krystiana Zalewskiego, moim zdaniem, który również w tym roku rekord Polski w... Zdecydowanie brakuje półmaratonie. Tylko, że ja zauważyłem taką zależność, że większość tutaj wyróżnionych osób jest, była medalistami, złotymi medalistami Mistrzostw Polski. Bo to była Złocławka. Tak naprawdę, tak, jedyna impreza, na które, która się w tym sezonie odbyła, jedyna impreza, która się odbyła, taka mistrzowska na normalnych warunkach w miarę. I mam wrażenie, że to najbardziej motywowało do tego, żeby laureaci znaleźli się w konkursie. Chociaż uważam, że pominięcie Krystiana Zalewskiego jest troszkę nie na miejscu i równie dobrze, może troszkę się będziemy teraz podlizywać, myślę, że Michał Rozmys również by się mógł znaleźć w tym zestawieniu, bo był złotym medalistą przecież we Włocławku na 1500 metrów. Poprawił, bardzo dobrze pobiegł na 2000 metrów, zaraz za Marcinem Lewandowskim przecież, również bardzo wartościowy wynik. Ale również zauważyłem, że zwłaszcza u mężczyzn, tak jak wspomniałeś, że brakuje biegaczy. Mamy Wojtka Nowickiego, czyli rzut młotem, Piotrka Liska, czyli skok o tyczce, którego serdecznie pozdrawiam, Piotrka. Michał, a dlaczego na przykład Wojtka nie pozdrowiłeś? Bo Wojtka nie znam osobiście, a Piotrka znam od czwartej klasy podstawówki. Czyli ile lat? Dużo, tak jak ostatnio powiedziałeś, ile to jest okrążeń, dużo, to ja powiem dużo lat. Michał Haratyk, pchnięcie kulą, Krukowski, Marcin, rzut oszczepem, Fajdek, Paweł, rzut również młotem, Rafał Augustyn, hud. Myślę, że chodziarzek, kiedy ostatni raz byli wyróżnieni, Korzeniowski? No Korzeniowski, Robert Korzeniowski jest najbardziej utytułowany, jeśli chodzi o złote kolce. Zdecydowanie. I to tak bardzo zdecydowanie. Konrad Bukowiecki, Robert Urbanek, czyli znowu przedstawiciele świata miotanego. Faktycznie szybki news, chciał się pochwalić, że umie czytać i że zna wszystkie nazwiska. Dobra, wracając do szybkiej konwencji, szybki news, najlepsi lekkoatleci polscy to jest jedna sprawa, najlepsi lekkoatleci świata to jest druga sprawa, więc Mondo Duplantis, Szwecja i Yulimar Rojas, Wenezuela. Trójskoczkini, krótko na temat... Zależy, kto czyta. Ja czytam Rojas i dla mnie to jest Rojas. Kamil, dla ciebie? Ja zacznę zaraz też czytać swój długi news, więc nie wypowiadam się, jak to się mówi. To, co chciałem powiedzieć, to na gali World Athletic zostali również docenieni trenerzy. Najlepszym trenerem i trenerką zostali... Kostrzewa? Nie, pytanie, zagadka. Nie, rodzice Mondo Duplantisa, a więc trzy statuetki lądują w Szwecji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to wyróżnienie dla Polskiego Związku Lekkoatletyki, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Ale nie wygraliśmy tego plebiscytu. Czy wyróżnienie to po prostu? Wygraliśmy. Uzyskaliśmy wyróżnienie, które było jednocześnie... Czyli zwycięstwo. Wygraliśmy. Mów otwarcie, że wygraliśmy. Polski Związek Lekkoatletyki zwyciężył w konkursie na najlepszą federację lekkoatletyczną na świecie. A ile było tych federacji? No Kenia, tam były wymienione. Kiedyś ci opowiem o wszystkim. Kenia teraz mistrzostwa biega górski. Się dzieje. To tyle, co chciałem powiedzieć. Chyba tak. Mnie tylko ciekawi jeden fakt, że wygrał Duplantis, który poprawił rekord świata trzykrotnie. W tym raz w jakim mieście? W Toruniu. W Toruniu, dokładnie. To jest dość istotne. Ja byłem co prawda zwolennikiem tego, że wygrał Joshua Cheptegei. Co ty na to na przykład? Szymon albo Kamil? No, nie wiem w sumie, bo my jesteśmy... Dobra, to tyle. Nie, dzięki. To tyle ode mnie a propos... Okay. Nie, jeszcze zdjęcie tygodnia. W tym odcinku jeszcze wprowadziliśmy nowinkę. Nie jedną, tylko trzy, ale o nich zaraz. Pierwszą z nich będzie zdjęcie tygodnia, komisyjnie wybrane przez nas. W tym odcinku wygrywa zdecydowanie... zdjęcie wrzucone przez Polski Związek Lekkiej Atletyki na ich Instagram. W jesiennym klimacie. W jesiennym klimacie. Napój, formułów, hashtag jesień, hashtag izotonik. Hashtag nawodnienie. Myślę, że biuro marketingu samo sobie zbija piątkę za... No dużo wyróżnień Polskiego Związku w ostatnim czasie. Tak, i to kolejne. Także nie wiem, czy starczy im miejsca na ścianie na te wszystkie medale. No, to jedźmy dalej, co? Dalej. Główne tematy. Główne tematy. Temat niewesoły, aczkolwiek nawet tragiczny. Śmierć Andrei Husser, znanej ultramaratonki, ikony biegów ultra, tych długich, zwycięzczyni cyklu UTWT, drugie miejsce na UTMB 2016-2017, zwycięzczyni wielu imprez
właśnie z tego cyklu UTWT. Społeczność Ultra Trail szokowała informacja o jej śmierci na treningu, jak informuje serwis szwajcarski 20 Minutes, dobrze powiadam? 20 Minutes. Andra spadła podczas przeskakiwania przez strumień z wysokości 140 metrów. Myślę, że warto o takich rzeczach wspominać jako przestrogę, jako temat na refleksję, bo myślę, że sport, który ja uprawiam i dużo moich znajomych, jest dosyć ryzykownym sportem i tyle. W lekkiej atletyce jedną z takich najbardziej mocnych kontuzji to chyba ten upadek, nie wiem, czy to był Włoch, w tą przeszkodę, czy Hiszpan, pamiętasz? Tidan. Ups, så faller Henrik Skog och några löpare till. Det är spanjoren som faller först och han blir liggandes där. Skog är uppe. Aj, 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 aj. Såg du vad som hände? Måste ha frisikt för att kunna göra en bra passering. Och nu råkade dessvärre Henrik ut för detta. Vi tittar på det. Här har ni spanjoren Eliseo Martin. Nej, Weidlinger är det som åker illa ut, va? 344, Weidlinger är det. Pamiętam, ale mi przychodzi bardziej do głowy historia, jak jeden z trójskoczek albo skoczek w dala otrzymał oszczepem. A, oszczepem w plecy. To wyglądało bardziej dramatycznie. Ale właśnie on przeżył? Skoczek tak, a przeszkoda niestety ma to do siebie, że w przeciwieństwie do płotka się nie przewróci i tutaj dlatego też nie jest to łatwy temat do pogadania. No to bardziej w tym przypadku właśnie echem dosyć mocno się odbiło w sieci wśród znanych zawodników, bo kondolencje składał Kilian, Gediminas i całe właśnie duże portale o tematyce ultra. Chciałem wspomnieć, że Andra była mistrzynią Europy w kolarstwie górskim. Złoto. Taka ciekawostka. Była w Zurychu w 2014 roku. Tak jest. Potem trenowała triatlon i jeszcze, a potem karierę w biegach kurtach. Także to tyle o tym smutnym akcencie. Także uważajcie, bądźcie bezpieczni. I szczególnie o tej porze roku. Dokładnie. Teraz, wiesz, jak jest ślisko. Teraz przechodzimy do Walencji i mimo wszystko powinno być wesoło, ale też troszkę smutno. Bo zabrakło Krystiana Zalewskiego. Arkadiusz Gardzielewski skręcił kostkę na 9 kilometrze. Zdecydował się po 15 kilometrach zejść z trasy. Natomiast Jared Szegumo stwierdził u siebie na portalach społecznościowych, że nie jest w stanie się przygotować w Polsce do maratonu tak, jakby chciał. Co dla mnie jest troszkę śmieszne, ale nie będę... Nadal zbiera kasę na... Nie. Na portalu, gdzie jak nie widziałem jakiś nie link. Będę, nie będę krytykował, bo nigdy nie będę biegał na takim poziomie jak Jared. To jest prawda. Natomiast jeżeli chodzi o Valencia Ciudad del Running, bo myślę, że możemy w tym roku tak tytułować to miasto, czyli miasto biegania. Miasto rekordów. Pierwsza rzecz, która od razu mi się nasuwa, że mają fatalną stronę internetową.
Tak, ciężko dotrzeć na przykład do wyniku. Ciężko w ogóle cokolwiek znaleźć, jeżeli się nie zna języka hiszpańskiego. Na szczęście ja znam język hiszpański, więc łatwo mi było znaleźć. My nie znamy, dlatego się nie przygotowaliśmy. Dlaczego? Dlaczego Valencia? Czekałem. Ja nie znam, ale mam taki, wiesz, w rogu jest po prawej stronie. Na tej... Nie, nie przetłumacz. To też, to też, to też z tego ekranem korzystałem, ale można zmienić język. Na polski. Na polski? Na Walencji? Okej, okay, dlaczego Ciudad del Running? Bo w tym roku oprócz Gidei na 5000 metrów, oprócz Cheptegeja na 10000 metrów, byliśmy świadkami kolejnego rekordu świata. W półmaratonie czterech zawodników pobiegu tak naprawdę rozłamało granicę 58 minut, co dotychczas wydawało się troszkę takim kosmicznym wynikiem. Zwycięzca Kibot Kandy. Słodko. 50... Słodkie nazwisko. Nie szyszło mi to głowy. Mi też, dopiero teraz mi nasuło, że słodkie ma nazwisko. Candy. A, Candy Crush. Masz crusha do Candy'ego? 57.32 World Record. Bieg w Adidasach. Żółtych. I to jest wicemistrz świata z Gdyni. Także tutaj można powiedzieć, że nic i Jacob Kiplimo, mistrz świata z Gdyni, 57.37, wymienili się miejscami. Bieg w Nike'ach, trzeci Ronek z Kipru to w debiucie, młodzieżowiec U23. Ale rekordista świata na 10 tysięcy czy na 5? Na Ronek z Kipru to? Nie, no już na Cheptegei jest na 10 tysięcy metrów. No, do sprawdzenia, dobrze. Nie. Ronek z Kipru to 57.49 i to jest młodzieżowiec. Mati, teraz pytanie do ciebie, bo ostatnio mnie zagiąłeś pytaniem od dziadka. Ile mamy medali młodzieżowych mistrzostw świata jako Polska? Powtórz pytanie jeszcze. Ile mamy medali młodzieżowych mistrzostw świata w lekkiej atletyce jako reprezentacja Polski? No i teraz uwaga, odpowiadam. Nie ma młodzieżowych mistrzostw świata w lekkiej atletyce. Dobrze, jest. Dobrze, nie dał się zagiąć. I teraz moje odbicie. Ping-pong. Jestem przygotowany. Szymon, w Walencji czterech zawodników pobiegło poniżej rekordu świata, więc poniżej magicznej bariery 58 minut dotychczas Geoffrey Kamworor, 2019 Kopenhaga. Próbuję tutaj zagadać, żebyś trochę zwrócił uwagę od mojego konkretnego pytania. Powiedz mi, kiedy ostatni raz w historii lekkiej atletyki co najmniej czterech zawodników pobiegło poniżej danego rekordu świata? I na jakim dystansie? Jest to konkurencja biegowa. Dużo wiesz o bieganiu, chwalisz się zawsze tym, że o, Mondrala, wszystko wiem. Także myślę, że to jest po prostu odpowiedzenie takie... Mogę jedną podpowiedź? Tak. Lekka atletyka. Stadion. Na stadionie, tak. Podpowiem nawet więcej w Montrealu. O nie, to jeszcze nie było mnie na świecie. A był dziadek na tym biegu? No, mogłeś być. 76? Nie. Dobra, nie przedłużając, odpowiadam. Ostatni raz taka historia zdarzyła się w 76 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu i było to na dystansie 800 metrów, gdzie dość silna gwardia, nazwijmy to utalentowanych, może niekoniecznie sportowo biegaczek, pobiegła poniżej ówczesnego rekordu świata należącego do Valentiny Gerasimowej, wnoszącej 1,56 i były to zawodniczki Tatiana Kazankina, Soviet Union, Nikolina Tereva, Bułgaria, Elfi Zin, East Germany, Anita Weiss, East Germany. Wszystkie cztery pobiegły poniżej rekordu świata i od tego czasu takiego fenomenu, jaki mieliśmy w Walencji, zostały no zapalane na dopingu? Ciekawe, ile z nich a propos śmierci jeszcze żyje, bo bardzo dużo zawodniczek, które biegały w tamtych czasach i pochodziły z tych państw, bardzo szybko nie tylko kończyły swoją karierę, ale również kończyły swoje życie z powodu tego, że no... strzykawka nie była im obca. To na pewno, to jest też temat szeroki, który może kiedyś poruszymy dość głębiej. Bo... Natomiast przechodząc dalej do Medio Maraton de Valencia, zwyciężczyni w kategorii kobiet, Genzebe Dibaba, myślę znana i lubiana, również przez Torunian, przecież biegała w Toruniu. Godzina 5.18 w debiucie, 13 czas na liście all time i to była jedyna przedstawicielka na podium, która biegła w Nike. Druga, Shilia Chepkirui, godzina 5.39. i Senbere Teferi, godzina 5.51. Warto wspomnieć również o półmaratonie i o dyspozycji Juliana Wandersa, który w końcu wraca do biegania na przyzwoitym poziomie. Przyzwoitym poziomie mówimy 59.55, czyli złamał godzinę. No i teraz maraton, którym już troszkę wspomnieliśmy o nieudany występ. A Piusza. Wspomniałeś o tym, ile osób w półmaratonie
pobiegło poniżej godziny 6? Nie, ale ty chciałeś o tym wspomnieć. Nie, no to wspominaj. Ja tak sobie zapisałem i okazuje się, że wystartowało 21 mężczyzn i przedostatni miał czas godzina 5:46. Przedostatni. Przedostatni. No ja bym był ostatni. Nie, byłbyś przedostatni, bo ostatni miał godzinę 12:58. Też bym był przedostatni. Ja byłbym ostatni, ale najważniejsze jest robić zbiegania. To nic, ale to będzie w maratonie, ale to potem powiemy. Okej, okay, maraton mężczyzn, Evans Czebet 2:03:00, ale ładny wynik, chciałbym mieć taką życiówkę. 2:02:59. Nie, wolałbym mieć 2:03:00. A ja widziałem to zdjęcie, że było tam 2:02:59. No, tak, tak. No. Lawrence Cherono, również Kenia, 2:03:04. Birhanu Legeze, Etiopia, 2:03:16. Dwóch pierwszych pobiło życiówki. Warto wspomnieć, że w tym biegu został poprawiony rekord Hiszpanii przez Ayada Lamdasena, 2:06:35. Wiesz, ile ma lat? Ile? 39. Czyli można. No można, no. Sprawdziłem jego życiówki na krótszych dystansach, tam z 2005, 2006, jakiś 10. I nagle tutaj półmaraton startował w Gdyni. I zapisałem sobie, pobieg godzina 1:21. Krystian pobieg godzina 1:31 czy 2? 30. Być może zaraz się dowiemy. Tak. No ile? No ile to było? 31:32. Krystian, on pobiegł 21. Końcóweczka? Tak, nie zrozumiałem. I pobiegł maraton 2:06. No i Hiszpan pobiegł maraton 2:06:35. Taka tylko. Tutaj. Ale ja tu widzę na 7 miejscu. Ale też rekord Niemiec. Amanas Petros 2:07:18 i 23 zawodników zmieściło się w przedziale wynikowym 2:08:211:30. Co sprawia na pewno, że Krystian jakby startował, na pewno miałby z kim biec. Oj, to zdecydowanie. A co chciałeś powiedzieć, Mati? Nie, chciałem powiedzieć, że tu mi się na wynikach pojawił Abel Kirui. Abel Kirui. Dawno nie słyszałem, trochę występów w Polsce miał i tutaj powraca w wielkim stylu 2:05:05, także jest okazja. Jeśli dobrze pamiętam, mistrz światła swego czasu. W maratonie, ale to tak zupełnie... I przechodząc do maratonu kobiet, zwyciężczyni... Wygrała, no. Wygrała ona, Perez Jepchirchir, to jest mistrzyni świata z Gdyni. Pytasz, czy... Nie, wiem. 2:17:16, życiówka w debiucie, więc bardzo dobry wynik. Jocelyn Jepkosgei, 2:18:40, też rekord świata poprawiła, nie? W Gdyni? Nie. W Gdyni pobiegła godzina 5:15, ona ma rekord... Ona poprawiła rekord świata tylko w biegu tylko kobiet. Tak. To możesz mieć rację, ja się nie znam na lekkiej. Mam rację, Mati? Oczywiście, ja w ogóle z tobą nie chciałbym dyskutować. No. Dobra, mam rację. Życiówka ma godzina 5:06. Okej. Okay. I co ciekawe... No to fajne. Okej, okay, ale co ciekawe, i tutaj to jest zbieganie.pl, bo szukałem, ale jak już wcześniej wspomnieliśmy, strona Walencji jest fatalna. Daleko zawody kończyła jedna z najszybszych maratonek amerykańskich, Jordan Hasai 2:33:51. No to na pewno poniżej oczekiwań, zwłaszcza, że ona ten... półmaraton w Oregonie pobiegła godzina 13 czy 14? Teraz nie pamiętam. Nie, teraz nie pamiętam, przepraszam bardzo. Sprawdzę, napiszę pod odcinkiem. Mogę coś powiedzieć? Mów. No bo powiedziałeś, że na bieganie.pl szukasz informacji. Nie, tylko to. No tak, tak, no. Tak. No nie, no bo chciałem się pochwalić, że ja na Wikipedii szukam informacji o bieganiu. Tak fajnie, że szukasz informacji. Pozdrawiamy Wikipedię. O właśnie, dzisiaj fajnie, że w ogóle poszukałeś informacji. Pozdrawiamy Wikipedię, pozdrawiamy ekipę bieganie.pl, ale chciałbym jeszcze... Dobra, mów, zauważcie. Zauważcie, że bardzo mało scrolluję. Mało gram. Bo masz duży ekran. Mam duży ekran. Pozdrawiam Łukasza Panfila, dzięki któremu Łukasz Kamil już nie scrolluje. Dzięki, Łukasz. Dobra, jedziemy dalej. Jeszcze coś o Walencji? Jeszcze chciałem powiedzieć, że Adidas wraca na piedestał, jeżeli chodzi o szybkie buty biegowe. Ku naszej ucieszce? Tak, mojej tym bardziej, bo jestem... posiadaczem tych butów w wersji różowej i jestem bardzo zadowolony. Tu się wyświetlą, czy tu się wyświetlą? Nie, na nogach. Tu się wyświetlą różowe, a tu się to wyświetlą marynarki żółte. By ci pasowały. No następnym razem to ubiorę to i to. Dobra, jedziemy dalej. Mistrzostwa Polski w Olesnie. Olesno, więc to dosłownie świeżynka sprzed paru dni. Kamil Jastrzębski, Ola Lisowska. Dużo w polskich mediach o tym było.
A wiadomo, niestety nie udało się ani Kamilowi, ani Oli tytuł, znaczy tytuł udało się uzyskać, nie udało się uzyskać minimum na Igrzyska Olimpijskie. No i tutaj wiadomo, można mówić o wynikach, można mówić o aspektach sportowych, ale ja chciałbym zacząć od zupełnie czegoś innego, więc może trochę kontrowersyjnie, ale mnie zastanowiła jedna rzecz na tym maratonie, a więc pozycja zawodników, którzy w polskim świecie lekkiej atletyki pokazują się w mediach społecznościowych hashtag ASICS, ASICS Frontrunner i tak dalej, a ku mojemu zaskoczeniu dwójka zawodników, nie będę hashtag tutaj hashtag New Balance, to łącznie trójka zawodników meldują się na linii startu w Olesnie w markach zupełnie innej marki. A na linii startu, dobrze, że dodałeś. Tak, bo nie wszyscy ukończyli, to fakt. No i tutaj moje pytanko, szczególnie może do Kamila, który miał swego czasu i ma epizody z różnymi firmami. Jak oceniasz taką postawę? Jesteś sponsorowany czy wspierany przez daną markę na zawodach? Dlatego nie jestem sponsorowany przez markę odzieżową teraz. A jaką? No jaką? Dobra, no mów swoje zdanie w tym temacie. No nie jest to, myślę, że dla firm, które sponsorują i zawodników, którzy startują w pierwszej linii. Kurde, brakuje mi słowa. Okay. Dobrze widziane. No. Dobrze widziane, dokładnie. Dwóch słów ci brakowało. Dwóch słów ci. Znaczy ja mogę powiedzieć ze swojej strony, bo od jakiegoś czasu ten preceder był... Preceder? Preceder? No preceder. Precedens? Nie, preceder. Nie znam słowa. Proceder. No proceder znam. Dobra, proceder, okej. Okay. Ten proceder się pojawiał i często na Instagramie właśnie tacy łowcy... Tacy biegowi sneakerheadzi, że tak powiem, czyli ludzie, którzy się po prostu interesują butami biegowymi i rozwojem rynku butów biegowych, rzucali zdjęcia na przykład całych butów pomalowanych na czarno. To była osoba, która była sponsorowana przez Adidasa, ale biegła w Nike'ach i to było związane z tym, że Adidas jeszcze wtedy nie miał butów z karbonową płytką i to chyba nam obrazuje skalę, w jakiej ta karbonowa płytka wpływa na dzisiejsze biegi, na dzisiejsze wyniki. Na jaką potrzebę. I myślę, że... Ale to, że akurat przedstawiciele ASICS-a się skłonili w stronę Nike, to się troszkę dziwię, bo ASICS ma całkiem niezłe buty z tego, co czytałem, te MetaRacery. Ja to wiem od ciebie i potwierdzam. Natomiast New Balance również ma jakieś tam startówki, natomiast nie wiem, jaki tam jest kontrakt. Może ciężko polskim zawodnikom uzyskać buty z karbonową wkładką. No ale z czego to wynika? No ja nie dotarłem do źródła. Ja sądzę, że pokusa lepszego wyniku poprzez zbieganie w takich butach jest na tyle chyba wysoka, bo ja na przykład... Że ryzykują zawodnicy. Że ryzykują, no chociażby właśnie próbować powalczyć o te minimum. Pytanie, jakie to ma kosztem wizerunku. I długoterminowe, bo ja rozumiem, że można powalczyć o wynik, ale co w momencie, kiedy jesteś uzależniony od sponsora? Masz jakieś wobec niego zobowiązania. A z drugiej strony profity? No i co wtedy? Ciekawe jak... Zostawiam to w eter. Jakie są wysokie profity względem możliwości powalczenia o te minimum olimpijskie? No, warto wspomnieć, że dwójka z tych zawodników nie dobiegła do mety, więc efekt sportowy żaden. Dobra, to odcinam. Drugi temat to temat pacemakerów. Dla Kamila Jastrzębskiego pacemakerowali Damian Kabat i Przemek Dąbrowski. Dla całej tej grupy, bo no, generalnie tej grupie był jeszcze Grycko. Tomek Grycko, był Kamil Karbowiak, był również Adam Nowicki. Błażej Brzeziński, Adam Nowicki. No i właśnie, tutaj Dobrowolski, bo widziałem też bieg, nie ukończył, też bieg w tej grupie? Emil Dobrowolski? Emil, nie wiem, czy bieg w tej grupie. Też nie potrafię powiedzieć. Może wy wiecie. Dajcie znać. No i teraz tak, Damian schodzi na 7 kilometrze, Przemek schodzi na 12 kilometrze. Nie uważacie? Wiadomo, że to jest sport, różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale jednak dla zawodników walczących o minimum bieg z pacemakerem do 12 kilometra na dystansie maratonu wydaje się chyba dość ograniczone. Tak, no nie rozumiałem tej decyzji o niezaproszeniu zawodników. Przedstawiciele Polskiego Związku Lekkiej Atletyki tłumaczyli się w ten sposób, że mają zobowiązania wobec ministerstwa, mają zobowiązania wobec jakby rządu i dostali zgodę na organizację Mistrzostw Polski tylko dla polskich zawodników. Natomiast czytałem, że zawodnicy z zagranicy już nawet byli w Polsce i szykowali się do tego startu w Polsce, a im ten start został jakby zabrany i oni też chcieli walczyć o wyniki, o minima, więc no troszkę niezrozumiała sytuacja i nie wiem, czy to się odbije szerokim echem w środowisku lekkoatletycznym na świecie. Myślę, że nie i mam nadzieję, że nie, bo Polska pretenduje do tego, żeby organizować meetingi World Athletics Continental Tour Gold,
między innymi Memoriał Kamili Skolimowskiej oraz Ireny Szewińskiej, również Kopernikus, i to są tak naprawdę tylko Diamond League jest bardziej prestiżowa od tych meetingów, czyli to jest taka Liga Europy. Porównując, Ekstraklas. Przekładając na żargon piłkarski. Jest jakiś wniosek? Kamil? Nie no, czekam aż skończysz. Mów. Bo chciałem zapytać, jak to się ma do tej nagrody, wyróżnienia dla PESL-a? W związku na razie nie ma. Myślę, to jest że, inna kwestia w ogóle. Myślę, że szerokim echem to się nie odbiło. Nie wiem, trzeba by zajrzeć do mediów społecznościowych zawodników, którzy mieli startować i zobaczyć. No tak, jakby efekt jest taki, że no być może gdyby ci pacemakerzy byli zakontraktowani, no to wynik i Oli Lisowskiej, Kamila Jastrzębskiego byłby bliższy minimum, a może, daj Boże, byłby poniżej tego minimum. Może teraz troszkę, żeby rozluźnić atmosferę, cytat odcinka? Kolejny nowy format, czyli cytat odcinka, było zdjęcie odcinka, teraz jedziemy z cytatem odcinka. Komisyjnie został wybrany. On pochodzi z profilu instagramowego bieganie.pl. Kamil? Pchajcie coś tam. Nie wiem, poganiajcie. Heniu, na razie jest gitara. Heniu, wyjdź i wygraj. To jest nasz cytat odcinka. Pchajcie coś tam, nie wiem, poganiajcie. Saniu, wyjdź i wygraj. Mi się najbardziej podobało Heniu, wyjdź i wygraj. I taki śmiech. Taki, wiecie, taki dziadek z piwerkiem, nie? O, a propos. No, dobra. Dalej? Coś jeszcze? Jeszcze chciałem poruszyć a propos Olesna. To dość kontrowersyjna historia chyba z wczoraj. I tutaj mam nadzieję na wasze zdanie, a więc wypowiedź Huberta Duklanowskiego, trenera Kamila Jastrzębskiego, który nazywa zawodowych żołnierzy polskich walczących w maratonie, uwaga, używam słowa, darmozjadami. Mieć grupę, bo tylko wtedy, tak myślałem, można osiągać najlepsze wyniki sportowe, walczyć o najwyższe cele. Powiem jedno, po 4 latach mogę z pełną świadomością to powiedzieć. Lepszy, najlepszy mistrz Polski, jeden Kamil Jastrzębski od całej grupy darmozjadów. Kamil, jesteś mistrz, niezaprzeczalny gość. Pozdro. W moim odczuciu bardzo niesmaczne, bardzo nieeleganckie i nie przystoi coś takiego trenerowi klasy. Mistrza Polski. Dokładnie. I mistrzyni Polski, bo przecież Dominika Stelmach pod jego skrzydłami również zdobywała Mistrzostwo Polski. I myślę, że swoje zdanie na temat trenerów, na temat grupy można mieć, natomiast myślę, że można je zachować dla siebie i nie publikować tego w mediach społecznościowych. My jesteśmy programem, który no, będzie jakby może nie krytykował, ale wyśmiewał i ta nasza krytyka będzie raczej konstruktywna, natomiast to, że komuś nie poszło w maratonie, ale to, że reprezentacja Wojska Polskiego poświęca swój czas i poświęca swoje siły na trenowanie tak samo jak Kamil Jastrzębski na obozach, a to, że im akurat nie wychodzi, to znaczy nie wychodzi. No, Adam Nowicki pobiegł całkiem przyzwoity wynik, bo przecież widzieliście profil trasy. Wyświetli się profil trasy, góreczki, pętle. Przede wszystkim pętle. W ogóle oni tam biegali z tym kalkulatorem, tak odbiegając od tematu, bo ja nie wiem, jak oni... Benek powiedział, że nie miał problemów z liczeniem kółek. Nie. Piotr Książkiewicz też nie, bo szedł po półmaratonie. Okej. A właśnie, a propos już, jak nawiązałeś do Huberta, do trenera Huberta Duklanowskiego, co sądzisz o tej formule, którą on zaproponował, czyli żeby Mistrzostwa Polskie odbywały się w podobnej formule jak w Stanach Zjednoczonych, czyli jeden dzień, dyspozycja dnia, trasa podobna do tego, jak się będzie odbywać na Igrzyskach, podobny profil trasy do tego, jak się będzie odbywała na Igrzyskach. Jak ty to widzisz? Bo ja mam swoje zdanie, ale chciałbym usłyszeć wasze. Jakby. Kamil? Nie, ja nie mam zdania w ogóle. Pierwszy raz słyszę ten wątek, więc gadajcie ze sobą, ja tu będę sobie was słuchał. No wiadomo, jakby. Amerykańska formuła jest o tyle ciekawsza, że te zawody w randze mistrzowskiej są dużo ciekawsze. Zjeżdżają się wszyscy najlepsi, walczymy, udaje się, to się udaje. Ale ja pamiętam taką historię z płotkarką amerykańską, rekordzistką świata, żebym nie skłamał, Kendra Harrison. Która bije rekord bardzo świata. Bardzo ważna zresztą. No to już jest inna kwestia. Jest rekordzistką świata, przyjeżdża na Mistrzostwa Stanów i jest czwarta. Nie jedzie na Igrzyska, pomimo tego, że w danym roku bije rekord świata. I tydzień później poprawia rekord świata znowu na płotkach, chyba na jakimś meetingu. Możesz on mieć rację. No i to jest pytanie, bo to wiadomo, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak. Dla mnie sprawiedliwszym jednak podejściem jest to, że jest dany okres, w którym zawodnicy realizują się
na zawodach, gdzie chcą. No bo w przypadku stadionu biegów ulicznych, biegów lekkoatletycznych, no to jest dość proste. Tych meetingów jest dużo. Generalnie profil trasy jest taki sam, ale w przypadku maratonu no jednemu pasuje ciepło, jednemu pasuje zimno, jednemu pasuje, w większości pasuje płaska trasa, w części może bardziej pagórkowata. No i tutaj ta dowolność dla mnie jest czymś ciekawszym. No ale to na pewno odbiera charakter mistrzostw Polski, bo to może powodować, że każdy się rozjedzie po świecie na maratony, a w przyszłym roku mistrzostwa Polski, nie wiem, powiedzmy tytuł mistrza Polski będzie na 2,20. Tak jak było czasem nieraz już. Znaczy mistrza Polski może nie, ale medal mistrzostw Polski był na takim poziomie. No, na Orlenie chociaż. Zdarzało się. W biegach górskich jest tak, takie, że wiesz, jest impreza, jest mistrzowska impreza i pierwsza trójka kwalifikacji na mistrzostwa świata. No ma to swoje plusy i minusy. Dla mnie jest to atrakcyjne w wymiarze amerykańskim, ale na naszym rynku wolałbym chyba, żeby to jednak było zachowane. Dobrze, że to poruszyłeś, bo ja również jestem tego zdania, że rynek, jak to ująłeś, amerykański jest zupełnie inny, cechuje się zupełnie inną specyfiką i jednak tych zawodników na światowym poziomie, nie ujmując w żadnym stopniu naszym zawodnikom, jest dużo inny niż na naszym tutaj rodzimym podwórku. I myślę, że oni ścigając się między sobą po prostu czują ten klimat, tą walkę tych startów i oni później przecież Galen Rapp w Rio zdobywa brązowy medal w maratonie, co jest no, niesamowitym wyczynem, mimo że duże kontrowersje z jego trenerem się wiążą wtedy jeszcze z Alberto Salazarem. To też może... Ale zmieniałeś, masz teraz taki smutny głos, kurde. Bo ja lubiłem Alberto Salazara, lubiłem Oregon Pro. Cześć, czytałem książki. Chciałem do tego maratonu mistrzostw Polski, generalnie bym był szósty. Tak jak w Walencji był szósty od końca, to tu bym był szósty od początku. A dobra, a propos maratonu, pamiętacie jak obstawialiśmy? Heniu nie biegł. Ja obstawiałem Adama Nowickiego, wy obstawialiście Kamila Karbowiaka. No iśmy się obaj przejechali. Ale ja myślę, że profil trasy dla Kamila był, bo on jest jednak delikatnym takim zawodnikiem, szczupłym, szybkim, co pokazało przecież Mistrzostwa Polski na 10 km. Ale jeszcze wracając, zostając przy temacie maratonu, kolejna trzecia formuła, tak zwana minutówka. Jeszcze ja. Dobra. Jeszcze taki aspekt ultra. Obiecaliście mi. Kolejny. No dobra, aspekt ultra. Dajmy mu. Więcej minutówka zaraz. Ja dobra, dawaj. No, dawaj, Kamil. Krzysztof Wodurka, Team Salomon. 2:25:31 w maratonie, debiucie. Cieszę się, bo to taki góral. Biegający po górach. Fajny debiut. Myślę, że miał ochotę na więcej, bo połówka 1:10:18. I mam nadzieję, że przy następnej próbie uda mu się jeszcze mocniej pobiec. To tyle. To jeśli Kamil o Krzysztofie Bodurce, to ja bym chciał powiedzieć o Piotrze Będkowskim. Piotrek Będkowski, miejsce 15, wynik 2:38:32, MKL Toruń. A zaszalał. A teraz przechodzimy do minutówki i do trochę bardziej merytorycznej rzeczy niż przed chwilą Mateusz powiedział. Zresztą, ale oczywiście pozdrawiam Piotra Będkowskiego i gratuluję występu. Natomiast minutówka, czyli rozmowa z gościem, rozmowa z osobą, która jest pośrednio lub bezpośrednio związana z biegami. Dzisiaj będziemy chcieli się skontaktować z Krystianem Zalewskim. On przez minutę z nami porozmawia. Czy będzie chciał z nami? Jesteśmy na linii z Krystianem Zalewskim. Cześć Krystian, co u Ciebie słychać i czy oglądałeś maratony w weekend? Cześć, witam wszystkich. U mnie pomalutku, wracam do codzienności, przebywam jeszcze na izolacji, dochodzę do siebie. Niewielkie jednak problemy ze zdrowiem się pojawiły, ale to już mam nadzieję za mną. Teraz odpoczywam, roztrenowanie przede mną. Oczywiście nie mogło zabraknąć mnie przed telewizorem, kiedy leciały dwa największe maratony. W ten weekend można powiedzieć prawie na dwa, bo jeden w Pukułce się odbył, którego nie oglądałem. Oczywiście śledziłem poczynania i w Walencji, i na polskim krajowym podwórku. Jak oceniasz występ? Myślę, że zapytam o występ w półmaratonie chłopaków, bo no, naprawdę wynik fenomenalny. Nie no, co tu powiedzieć? No, rewelacyjne wyniki, co potwierdza tylko na jak wysokim poziomie stoi organizacja biegów w Walencji, bo to już nie pierwszy raz w tym roku. Więc i półmaraton, i maraton w Walencji, naprawdę świetne wyniki, dużo wyników na światowym i europejskim poziomie, świetne wyniki Europejczyków, chapeau bas.
Krystian, dziękujemy bardzo. W takim razie życzymy Ci zdrowia, pozdrawiamy serdecznie i dzięki za rozmowę. Pozdrawiam. Dzięki również. Tak jak widzicie, 3 nowe formuły. Dajcie znać, czy się podobały. Zdjęcie odcinka, cytat odcinka i minutówka. W następnym odcinku będziemy kogoś innego telefonować, ale również będzie to na pewno osoba ciekawa, która wypowie się, która pomoże nam skomentować to, co się wydarzyło przez ostatni czas. Oczywiście przypominamy o łapkach w górę, o subskrypcjach, bo 86% z naszych widzów nie subskrybuje naszego kanału. Kamil, jak to skomentujesz? Cytatem. Hajcie coś tam. Nie wiem, spoganiajcie. Nie, no na razie jest gitara. Ja tak skomentuję. Ja nie mam komentarza. Heniu, wyjdź i polajkaj. Henryk Szost, jeżeli oglądasz nasz program, prosimy o lajka i o subskrypcję, a najlepiej o jakiś komentarz. A jak najbardziej, ja szanuję i pozdrawiam. Tak, rekordzista Polski w maratonie. 2:07:39. No i myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy Was serdecznie z biura. I przede wszystkim tak, z biura, już oficjalnego biura zabaw biegowych, oficjalnego studia zabaw biegowych. Przede wszystkim zdrowia i do zobaczenia w następnym odcinku. Yo. To idziemy na kebaba. No. W końcu. Jest.